Dzień dobry. Dzisiejszym gościem programu Od A do Z z Telewizji Republika jest Sławomir Koper, znany pisarz i historyk. Dziękujemy, że jest pan z nami. Dzień dobry. I dziękuję również. Proszę powiedzieć, skąd czerpie pan pomysły, inspiracje na swoje książki? Lepiej byłoby powiedzieć, dlaczego mam ich tak dużo. Problem polega na tym, że pomysłów mam dużo. Ja napisałem ponad 60 książek. Chyba już około 70. Natomiast tak naprawdę pomysłów mam na co najmniej, no może nie drugie tyle, ale co najmniej jeszcze za 30. Czy czasem pomysł przychodzi nagle? Zupełnie nagłe olśnienie, stojąc pod światłami w samochodzie. Czasami delikatnie czytając jakąś książkę, to dochodzę do wniosku, że warto byłoby ten temat pogłębić, samemu się zainteresować. A czasem wydawca coś podrzuci. I to też całkiem niezły pomysł. Czasami mają. Czasami się nie rozumiemy, więc te książki nie powstają. Rozumiem. A czy ma pan rady dla młodych pisarzy? Dużo osób w Polsce chciałoby napisać pierwszą książkę. Są też osoby, które wydają, debiutanci. Jakie miałby pan takie rady dla młodych ludzi, albo też i starszych wiekiem, ale którzy chcieliby zadebiutować? Przede wszystkim dobrego prawnika. Dobrego prawnika to jest podstawa. Bo samemu nie ma co czytać umów, gdyż umowy są tak skonstruowane z wydawcami, że tak naprawdę wydawca ma zawsze rację. I może zrobić co chce. Natomiast czasem zdanie, inaczej przecinek, nie chcę wspominać, że lub czasopisma sławetne kiedyś z pewnej sprawy, też takie rzeczy w umowach wydawniczych są jak najbardziej wskazane. Natomiast nikt nie wątpi osobiście, może poza dziennikarzami, że znajdą się jacyś wydawcy, którzy będą chcieli wydać książkę debiutanta, który nic wcześniej nie wydał. No to jest najgorszy, jest ten pierwszy krok. Natomiast warto nie dawać fragmentu książki, tylko już gotową książkę po prostu. No i mieć dużo, bardzo dużo pokory w sobie i samodyscypliny. A pokora polega na tym, że jeżeli ktoś mówi, że coś trzeba poprawić, a się na czymś zna, raczej z reguły ma rację. Ja pamiętam osobiście, że na początku wydałem przez 12 lat 8 książek, które poszły na makulaturę. To są obecnie białe kruki. I mam nadzieję, że takimi pozostaną, gdyż nie mam się czym chwalić wcale. Ale później było kilka lat przerwy i przede wszystkim praca. Ja bym radził jedną rzecz przede wszystkim. Nie liczyć, że jeżeli się samemu coś napisze na komputerze, czy na laptopie, czy na czymkolwiek, bo maszyny do pisania już chyba nikt nie używa, to że to jest od razu dobre. To trzeba czytać kilka razy, w każdy fragment tekstu. I to w odstępie czasu. Takim, znaczy przez pewien czas, 3-4 czytania, a potem na koniec wydrukować i przeczytać jeszcze raz po tygodniu, dwóch tygodniach. Okazuje się, że to, co czytamy na ekranie monitora, wydaje nam się fajne, łatwe, lekkie, przyjemne. Na wydruku to jest poprawka za poprawką. Oczywiście mam sporo doświadczenia, więc już może pewne etapy omijam, ale natomiast mówię przede wszystkim dużo samokrytycyzmu i to jest najważniejsze. Rozumiem. Napisał pan dużo książek i o Polskiej Republice Ludowej, i o PRL-u, i o II Rzeczpospolitej. Jakby pan tak w skrócie porównał te okresy, zarówno jeżeli chodzi o kwestie literackie, jak i o takie tutaj pana takie odniesienia. Jakby pan tutaj mógł je porównać? Te zupełnie różne epoki. Ja pisałem w bardzo różnych epokach, powiem tylko tak. Ludzie zawsze pozostają ludźmi. Oni bez względu na ustrój, bez względu na epokę, bez względu na, nazwijmy to, formację społeczną, czy na wydarzenia polityczne, ludzie chcą kochać, chcą być szczęśliwi, mieć pieniądze, bywają wredni dla bliźnich, bywają podli dla najbliższych, się wiele nie różnią. Mają prawie takie same nałogi, takie same upodobania. Natomiast oczywiście czasy były inne. Druga Rzeczpospolita wydaje nam się taką piękną epoką, barwną bardzo, ale tak prywatnie to ja powiem, że więcej talentów literackich szczególnie, to eksplodowało w czasach PRL-u. Fakt, że z reguły źle kończyły i fakt, że ta epoka trwała dwa razy dłużej, ale natomiast czy możemy sobie wyobrazić dzieje kultury, powiedzmy, polskiej bez kilku nazwisk wybitnych, czy to z dziedziny literatury, czy z dziedziny plastyki, czy filmu, czy teatru z epoki PRL-u? Tego nie można przekreślić. Natomiast zgadzam się, jak to się kiedyś wyraził, ktoś zapytał mnie na jakimś spotkaniu, czym się różnią celebryci nam współcześni od celebrytów epoki II Rzeczpospolitej. Zawsze odpowiadam, jaka epoka, tacy celebryci.
Rozumiem. A na przykład ma pan tutaj swoją ulubioną postać historyczną, może właśnie celebryta. Napisał pan ciekawą książkę o Józefie Piłsudskim, również na temat marszałka Ryza Śmigłego. Jaką tej postać by pan w jakiś sposób czy skomentował, czy wyróżnił? Bolesław Wieniawa Długoszowski. Dla mnie absolutnie, delikatnie mówiąc, postać numer jeden. Ze względu po pierwsze, człowiek, który był symbolem II Rzeczpospolitej, pierwszy ułan Rzeczpospolitej, jak to mawiano, a jednocześnie człowiek ogromnej kultury, ogromnej wiedzy i także umiejętności. Mało pamięta się o tym, że Wieniawa na przykład był bardzo dobrym tłumaczem poezji. Natomiast cóż, jeżeli bym powiedział, ja nie przepadam ogólnie za politykami. Doceniam ich, że konieczne jest, że muszą być w naszym życiu. Rozumiem też, że muszą działać, natomiast zawsze wolałem ludzi kultury. Więc akurat Wieniawa łączył to rzadko jedno z drugim. Co prawda Śmigłowiec też malował i uważam, że wcale nie był taką złą postacią, nawet go trochę odbrązawiałem w tej, nawet mocno odbrązawiałem, znaczy powiedzmy przywracałem do właściwej pozycji w tej swojej biografii, którą razem z tym Mateuszem Pawłowskim napisaliśmy, ale jednak był, malarzem był kiepskim. Chyba wbrew pozorom był lepszym wojskowym. Bo naprawdę był dobrym wojskowym. Natomiast powiem tak, nie zajmuję się z natury czasami nam współczesnymi. Po pierwsze, tak naprawdę będzie można o tym pisać swobodnie 50 lat później, kiedy wypłyną pewne źródła. Po drugie, powiedzmy, jest tyle zakłamania, tyle pozy, tyle powiedzmy jakiejś gry w tym wszystkim, co się dzieje obecnie w świecie kultury. Ja czasami myślę, że się w miarę tym orientuję i jak czasami oglądam jakiś program typu Gwiazdy coś tam robią, to trudno, żebym oglądał, po prostu zatrzymam się na chwilę i zastanawiam się, kto jest gwiazdą, bo ja na litość boską nikogo nie znam. Może jakiś juror czasami. Rozumiem, rzeczywiście też takie komentarze się pojawiają w przestrzeni medialnej. A proszę powiedzieć, taka moda na Kresy Wschodnie ostatnio też pojawiła się w Polsce, również i pana publikacje dotyczą tych obszarów. Jak by pan skomentował właśnie ze względów takich kulturowych, literackich, to zainteresowanie Polaków? Czy to zainteresowanie było zawsze, tylko było powiedzmy trochę przyćmione przez... stłamszone przez komunę, natomiast prawda jest taka, że wśród potomków kresowiaków na tak zwanych ziemiach odzyskanych to zawsze było, powiedzmy, ogromne zainteresowanie i ogromny sentyment. Co prawda, ja powiem złośliwie, jak rozmawiam czasem z potomkami kresowiaków, to może nie wszyscy mieszkali tak jak Pawlik i Kargul w Krużebnikach, no ale rosło jedno drzewo na podwórku, a teraz twierdzi ktoś, że miało cały tartak. No coś takiego jest. Wiadomo, że to jest, Kresy jawią się jako kraina szczęśliwości, kraina znakomita, wspaniała. Natomiast tak naprawdę to była taka sama Polska jak każda inna, tylko że bardziej troszeczkę skomplikowana. Zainteresowanie, tak, jest duże. Tyle, że jest ogromna liczba publikacji, nazwijmy to, mówiących w sposób taki bardzo idealizujący Kresy. Natomiast ja sam, a później z Tomaszem Stańczykiem staraliśmy się przedstawić tak bez emocji, bez egzaltacji. Może dlatego, że żaden z nas nie ma korzeni kresowych, w związku z tym nam było łatwiej. Poza tym poruszaliśmy też tematy, których się wcześniej głośno nie mówiło, bo na Kresach też się działy różne rzeczy, nie zawsze chwalebne, nie zawsze dobre. I może dlatego taki jest sukces tych publikacji. Natomiast będę unikał stwierdzenia, że powinniśmy o tym zapomnieć. Tam się toczyły najważniejsze dzieje, najważniejsze wydarzenia z naszych dziejów, 6 wieków naszej historii. Nieważne, czy w otoczeniu Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Ormian, Karaimów, Tatarów, nie wiem, kto tam jeszcze, chyba już wszystkich prawie wymieniłem, może nie do końca. Natomiast ważne, że to się działo i tego wykreślić się nie da. I dlatego to jest ważne, żebyśmy o tym czytali, pamiętali o tym i też jeździli. Ja na przykład byłem kilka razy na Białorusi i to bez żadnego... na wizie turystycznej. Okazuje się, że jak się chce, to można. Więc myślę, że jest to tak równie ciekawy teren. Byłem kilka razy na Łotwie, bo zapominamy, że jest mniejszość polska na inflantach polskich, które odpadły przy okazji pierwszego rozbioru. Więc mówię, są to rzeczy, które są i chyba będą zawsze wzbudzały zainteresowanie. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. A czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że historia jest nauczycielką życia? Niektóre osoby uważają, że wręcz przeciwnie, nikogo jeszcze niczego nie nauczyła. Jakby tutaj
Tutaj pan to zauważył. Jestem historykiem, więc powinienem się pod tym podpisać, ale się absolutnie nie podpisuję. Jeżeli, delikatnie mówiąc, historyka byłaby nauczycielką życia, to Homo sapiens, za przeproszeniem, jest wyjątkowo tępym bęcwałem, bo się niczego nie nauczył nasz gatunek. Jak się patrzy, jakie się błędy popełniają politycy, no i nie tylko politycy, ale powiedzmy ludzie na świeczniku, to można przecież zobaczyć, że takie same błędy popełniali ich poprzednicy i jeszcze dalsi poprzednicy. Naprawdę. Historia nauczycielką życia. No, może dla ludzi w czytelniach. Zresztą czytelnie były zamknięte do niedawna, więc dla nich też nie było, delikatnie mówiąc, żadną nauczycielką. Natomiast prawda jest taka, gdyby przeanalizować dzieje Polski ostatnie chociażby 200 lat, to by się okazało, że wiele błędów, które zostały popełnione wcześniej, popełniono je kilkakrotnie tak samo. Weźmy chociażby taką rzecz. Klęska 1939 roku. Upada II Rzeczpospolita i nagle okazuje się, że tak naprawdę głównie kłócą się o stołki i rozliczanie z przeszłością między sobą politycy, którzy przedarli się na Zachód. Wydaje mi się, że były rzeczy ważniejsze wtedy niż takie kłótnie. I dlatego wysoko cenię dodatkowo Winiawy Długoszowskiego, który został mianowany prezydentem II Rzeczpospolitej przez ustępującego prezydenta Mościckiego zgodnie z konstytucją kwietniową i który, widząc, co się dzieje, po jednodniowej prezydenturze zrezygnował z tego stanowiska i do dziś nie jest w żadnym poczcie prezydentów uwzględnionych, ale dla dobra Polski zrezygnował. I to należy cenić. A proszę powiedzieć, pisze pan głównie książki dotyczące historii, również dotyczące kultury, właśnie życia artystycznego. Czy nie miał pan takiego wrażenia, takiej potrzeby, żeby spróbować na przykład innego gatunku literackiego? Tak, już miałem i mam. W tej chwili powstaje powieść o wojnie 20 roku, to też historyczna oczywiście, no ale myślę, razem z Edwardem Jękusem ją piszemy. No myślę, że to jest ciekawa rzecz będzie. Natomiast w planach są cykl powieści kryminalnych osadzone w II Rzeczypospolitej, ale nie śladami Twardocha, nie śladami Breslau Lwowa, ale na kresach, ale na małych miejscowościach kresowych. Ja takie zwieździłem, że naprawdę mogę sobie na to pozwolić. Też nie będzie, że przy ich głównym bohaterem żaden, delikatnie mówiąc, policjant po przejściach, zmęczony życiem, tylko młody kawał łobuza, który jest po jednej stronie, ale balansuje. Ale myślę, że takie Zaleszczyki, Kuty, Grodno, Kołomyja w Porywach, no to myślę, że to dość ciekawe będzie. Multikulti, wydarzenia polityczne w tle, no i kryminał. No ale to może w przyszłym roku. Czyli dalej ten wątek kresowy będzie poprowadzony. A proszę powiedzieć, czy pokusiłby pan się o takie skomentowanie naszego narodu, czy jakichś takich przywar? Można powiedzieć, że to były bardzo różne określenia. Voltaire nas nazywał irokezami Europy, żartował z Polaków, znowu była także taka narracja o tym, że jesteśmy tutaj Chrystusem narodu, był taki mesjanizm w XIX wieku. Czy gdzieś by pan tu się pokusił, nie wiem, czy jakieś wypośrodkowanie, czy jakiś twój autorski komentarz o naszym narodzie? No, zapomniał pan jeszcze o słynnym zdaniu Piłsudskiego, prawda? Naród wspaniały, tylko ludzie. No właśnie. Szczerze mówiąc, powiem tak, gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie polityczne i z tym się zgadzam, delikatnie mówiąc. Natomiast tak ogólnie zgadzam się z tym, co powiedział kiedyś Churchill, że w chwilach próby jesteśmy wspaniali. Natomiast tak na co dzień to nie do końca. No i zdaniem Prusa, Bolesława Prusa chociażby, że Polaka nie problem nakłonić, żeby wypił całe morze, ale nie da rady go się nakłonić, żeby codziennie wypił szklankę wody. Może na raz tak. Niech wypije Wisłę, morze, jakieś jezioro, ale szklankę wody codziennie o tej samej porze nigdy. Jesteśmy narodem indywidualistów i nie ukrywajmy takich sobie swojskich filozofów dla siebie samego. Lubimy negować autorytety, nie lubimy słuchać innych. Szkoda po prostu. Ale cóż, ja też taki jestem. Więc nie będę się ustawiał w pozycji siwobrodego starca żyjącego tytoń, który udaje autorytet moralny. Nie, jestem normalnym Polakiem zwykłym, przeciętnym Polakiem. Ze wszystkimi wadami tej nacji i zaletami. Może więcej wad niż zalet mam nawet.
Rozumiem. Ostatnio była też taka debata nad tak zwaną europejskością, a też takim wątkami kresowymi właśnie w polskiej mentalności. Jakby pan skomentował, ile jest z nas Europejczyka, a ile jest z nas kresowiaka? Może te pojęcia się wcale ze sobą nie wykluczają, a może właśnie na przykład pewną syntezą? Jakby pan tutaj na zakończenie tak to jeszcze jakoś podsumował? Znaczy na pewno jesteśmy Europejczykami i w życiu nie należeliśmy do Europy Wschodniej, mimo tych wszystkich, powiedzmy, kresowych tendencji Rzeczpospolita, która parła na wschód, później broniła go przed prawosławiem. Wybór był dokonany pod koniec X wieku, kiedy przyjęliśmy chrzest w obrządku łacińskim. I to nas związało z Europą Zachodnią. Natomiast tak naprawdę myślę, że dziwnym trafem w naszym narodzie to, gdzie indziej, przynajmniej w Europie Zachodniej, bywa dokładnie atrakcją, czyli to powiedzmy ta multietniczność, ja nie mówię o obecnej multietniczności typu imigranckiej, typu imigrantów, ale ta dawna multietniczność akurat to była plusem, to u nas akurat jakoś tak się dziwnie złożyło, że to była rzecz ujemna, ale przecież to było wspaniałe. Te wielonarodowościowe, wieloetniczne, wieloreligijne państwo szlacheckie, naprawdę było rzeczą bardzo interesującą, bardzo intrygującą. Natomiast my obecnie uważam, że należymy po prostu w pełni do Europy, a nasz bagaż doświadczeń jako narodu tylko to jeszcze bardziej tą przynależność podkreśla. Ostatecznie Europa się kiedyś od nas odwróciła, prawda? Były zabory. Później niespecjalnie też nam pomagała, sami się wbiliśmy na niepodległość. Ale my się Europy nie wyrzekliśmy, Europa teraz też nas przyjęła. Natomiast co będzie dalej, nie wiem i nie chcę na ten temat dyskutować. Rozumiem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. W imieniu widzów Telewizji Republika bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia.